Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wiesz, bo jedzenie nie tylko słodkie, ale mam wrażenie, że całe jedzenie jest w tym momencie narkotykiem. Mylimy rolę jedzenia. Jedzenie jest tylko jedzeniem. Jest dostarczycielem składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, niczego więcej. Mamy złą relację z jedzeniem. Jedzenie staje się czymś na zmęczenie, na nudę, na stres, na irytację, na radość. My już po prostu każdą emocję teraz zajadamy i nie wiążemy jedzenia cały czas z tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Myślimy właśnie o stresie, o zmęczeniu. Wiesz, no, przychodzi do mnie pacjent, mówi, no najadłam się, bo byłam zmęczona po całym dniu. Ale w tym momencie na jedzenie nie spowoduje tego, że nasz organizm się zregeneruje. My mu jeszcze bardziej dowalamy. I mało osób to z tym wiąże. Jedzenie, patrzymy na zmysł smaku, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo dziecko wie, że warzywa i owoce są zdrowe, ale to przecież cukiereczki są smaczne. I mam wrażenie... Brukselka jest super. Ja też tak uważam, ale jesteśmy naprawdę tak. Małym procentem społeczeństwa. I mam wrażenie, że ludzie sobie mówią, a jedno jest życie. Mhm. Raz mi nie zaszkodzi. A raz to, raz tamto, raz siamto. I codziennie jednak wychodzi, że ta nasza dieta jest źle zbilansowana. I ja tłumaczę moim pacjentom, może tak trochę odeszłyśmy od tych jelit, ale że... Zdrowy styl życia, między innymi zdrowe jedzenie, to jest poprawa jakości życia i to jest po prostu na maksa przyjemne i warto spróbować, a gdzieś tam się bardzo mocno blokujemy, bo to jedzenie jest po prostu bardzo dostępne. My się przejadamy. Badania też naukowe pokazują, że przejadanie się, jedzenie zbyt dużej ilości białka, silna dieta prozapalna po prostu skraca nam życie i tak to się dzieje. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.